Witam Was bardzo serdecznie na czwartym wykładzie Listu do Rzymian, ale rozważać będziemy rozdział trzeci, który zaczniemy. W pierwszym wykładzie powiedziałem, że te techniczne rzeczy, tworzące Biblię, takie jak podział na wiersze czy rozdziały, zostały bardzo. Późno ustanowione i zrobione przez pewnych ludzi, którzy zdecydowali tak się podzielić dla łatwiejszego szukania w Biblii. I powiedziałem również, że List do Rzymian, gdybyśmy czytali bez oznaczonych wierszy, zobaczylibyśmy taką ideę pewnych sensów i ciągłości pewnej, którą Paweł zawarł w tym liście. I na tym przykładzie tego właśnie rozdziału, początku tego rozdziału, chciałbym na to zwrócić uwagę. A mianowicie przeczytam dwa ostatnie teksty, które rozważaliśmy w poprzednim spotkaniu i przypomnę, że cały temat końcowy dotyczył Żydów, gdzie apostoł Paweł mówi: jeśli ty mienisz się Żydem, znasz prawo Boże i pouczasz innych. I ostatnie dwa teksty, niesamowicie ważne, mówiły takie słowa, albowiem nie ten jest Żydem który jest nim z zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I Paweł kontynuuje myśl, my ją mamy w naszym trzecim rozdziale, w pierwszym wierszu. Ale zwróćmy uwagę, nie było tak to pisane. Czymże więc góruje Żyd? Albo co za pożytek z obrzezania? Pyta Paweł. I od razu odpowiada. Wielki. Pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Zatrzymajmy się na moment. Paweł jak czytaliśmy pierwszy rozdział, drugi rozdział, to Paweł wskazywał w nim, że i Żyd, i Grek, Poganin, nieobrzezany lub obrzezany, w zasadzie jednakowo traktowani są przez Boga. Czytaliśmy również fragment z drugiego rozdziału, który wyraźnie mówił, że u Boga nie ma różnicy ze względu na osobę. Bóg jednakowo ocenia każdego człowieka. Dlatego Paweł, który w swoim nauczaniu wskazał, że obrzezanie serca jest istotą każdego człowieka wierzącego, który pragnie żyć według woli Bożej, obrzezanie serca pokazuje, że człowiek czyni i ma świadomość, dlaczego to czyni dobro w swoim życiu. Z czego ono wypływa? A ono wypływa z miłości do Boga, gdzie na początku już kiedyś Szema Izrael, słuchaj Izraelu, bo powiedziane, będziesz miłował Boga nade wszystko, a bliźniego swego, jak siebie samego. Z tej idei, z tego pragnienia miłości muszą wypływać czyny człowieka. I Paweł to bardzo rzetelnie i bardzo konkretnie naucza. Ale zadaje pytanie, czymże góruje Żyd nad Poganidem? Albo co za pożytek z obrzezania? I on rzeczywiście wskazuje na wartość pewnej kwestii istotnej w życiu wszystkich nas Pogan, bo im zostały powierzone wyrocznie Boże. Yy, nie tylko. Będziemy w dziewiątym rozdziale, gdy dojdziemy do tego rozważania, czytali, co jeszcze innego otrzymali ci, tak zwani obrzezani. Ale te wyrocznie Boże, o których pisze apostoł Paweł, są po to dane, aby człowiek uwierzył w Boga, który objawił się kiedyś praojcu Abrahamowi. I dlatego też ta pozycja Żyda. Jako tego pierwszego, który ma, miał możliwość poznania Boga, życia według woli Bożej, będzie przeplatać się w tym rozdziale, który dzisiaj rozważamy. Paweł pyta, bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Oczywiście kontekst. Yy Całego listu może zwracać nam uwagę na kilka rzeczy. Nie uwierzyli w Boga. Nie uwierzyli Jemu, Jego słowu. Nie uwierzyli proroctwom. Nie uwierzyli naukom Pisma Świętego, Starego Testamentu. No, ale możemy też powiedzieć: Nie uwierzyli w Mesjasza. Nie uwierzyli w tego, który już był na ziemi. I Paweł zadaje kolejne pytanie. Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? I od razu odpowiada. Ta logika Pawła jest tutaj niesamowicie jasna. Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. Abyś okazał się sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Zwróćmy uwagę, że ludzka niewierność nie niweczy wierności Bożej. To jest pierwsza zasada opisana w tym fragmencie. Ale następna, którą chcę tu pokazać, Paweł, apostoł, mówi: Bóg jest wierny. A każdy człowiek jest kłamcą. On tu już nie rozróżnia na tego obrzazanego i nieobrzazanego. Mówi każdy człowiek. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że Paweł cytuje tutaj i za to wielki mój osobisty podziw dla apostoła Pawła, ucznia Gamaliela. Te rabinistyczne szkoły niesamowicie uczyły prawdy opisanej. W pismach Bożych, w pismach świętych. I Paweł, apostoł, cytuje tutaj pozwólcie, że przeczytam, psalm 116, 10 po 12 wiersz. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Mówiłem w trwodze mojej: Wszyscy ludzie kłamią. Czym odpłacę panu? za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył. Wszyscy ludzie kłamcy. I Paweł cytuje. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano. I kolejny cytat. Cytat z bardzo szczególnego psalmu. Pozwólcie, że też otworzę i też przeczytam. 51, gdzie czytamy psalm, a jest to szczególny, tak jak powiedziałem, psalm, bo to jest psalm, kochani, gdy Dawid zrozumiał swój grzech z Betrzebą, gdy przyszedł do niego prorok Natan. I czytam wiersze czwarty po szósty: Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Człowiek przed Bożym Sądem nie ma szans cokolwiek zataić. Mówimy o Bogu naszym. Że jest wszechwiedzący. Co to znaczy wszechwiedzący Bóg? To znaczy, że nawet myśli nasze zna, i jeśli one nawet w nich zgrzeszymy, to również te grzechy Bóg zna. Jest to trudne dla nas. Dla nas, którzy mamy taką tendencję, by przynajmniej coś ukryć dla siebie mieć bardzo osobistego i dobre, i złe. I to, co czytamy w tym psalmie, w tym szczególnym psalmie, Paweł okazuje się, cytuję tutaj w liście do Rzymian, powołując się na wierność Bożą, na świadomość każdego człowieka, która powinna być w nas, że każdy człowiek okazuje się kłamcą, bo napisano, abyś okazał się sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz osądzony. Ale kto będzie sądził? No jedyny, który do tego jest upoważniony, Bóg wszechmogący. Dlatego też my jako ludzie musimy sobie uświadomić, czy jesteśmy obrzezani, czy nieobrzezani, że tak naprawdę u Boga nie ma względu na osoby. Bóg nie czyni żadnej różnicy. Bóg każdego człowieka jednakowo ocenia i jednakowo będzie sądził. Dlaczego Paweł w ogóle podejmuje wątek sądu, yy, a sąd przychodzi za coś, a więc za nasze występki, za nasze grzechy, jak czytaliśmy? Bo już wcześniej czytaliśmy, że bez zakonu nie ma grzechu. A więc zakon? Prawo Boże wskazuje nam Czech. I Paweł kontynuując pisze tak. Jeśli bowiem nasza nieprawość, uwwytnatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy, czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? Szanowny słuchaczu rozważamy, ten list nie tylko po to, by przejść po kolei wszystkie rozdziały, zastanowić się, ale rozważamy go również po to, aby każdy z nas, ty i ja, byśmy mieli kolejny raz możliwość zamyślenia się i zastanowienia nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem, nad tym, co Bóg daje nam, ludziom. Co dał? co daje i co jeszcze chce dać. I również byśmy się zastanowili nad tym momentem, kiedy pośle Pana Jezusa Chrystusa po raz drugi, aby przyszedł, by sądzić świat, nas, ludzi. Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Paweł mówi po ludzku, mówię. Z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? I teraz czytamy dwa te, kolejne teksty, które y, mają przyczynę, że Paweł ich pisze. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej się przyczynia do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? I czyż jest tak? Jak nas potwarzają, i jak niektórzy powiadają, że my mówimy: czyńmy złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Paweł, y, musimy mieć świadomość, że od momentu nawrócenia na drodze do Damaszku, utracił wiarygodność i ciągle o nim była mowa w różnych miejscach. Ze względu na jego działalność, na Rozpoznawalność y, był w różnych kręgach oceniany. Wśród chrześcijan, którzy wówczas istnieli, a byli pochodzenia i żydowskiego, i pogańskiego, y, miał wielki szacunek. Oczywiście były takie epizody, jak opisane w liście do Koryntian. Że komuś coś się nie podobało. Ale Paweł był uczciwy i szczery i drugi list do Koryntian bardzo wyraźnie to wskazuje. Jak Paweł rozmawiał z Koryntianami, jak z Koryntianami rozmawiał i jak pisał do nich. Natomiast musimy mieć świadomość, że był bardzo niewygodny i do dzisiaj jest niewygodny jako przedstawiciel świata żydowskiego, który głosił o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I jego bytności w niebie u ojca. I niektórzy celowo yy, albo podważali jego nauczanie, albo wykorzystywali to nauczanie do takich form prześmiewczych. I Paweł tutaj zwraca na to uwagę. Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Bo niektórzy mu zarzucali kłamstwo. A on mówi: Jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały Jego, to dlaczego jeszcze ja miałbym być sądzony jako grzesznik? I czyż jest tak, jak nas potwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy czyńmy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Zwróćmy uwagę, że Paweł na powrót wraca w tej swojej narracji do oceny każdego człowieka, nie tylko Żyda albo nie tylko Poganina. On już tu mówi o każdym człowieku, i Żydzie, i Greku. O to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Pozwólcie, że przypomnę z drugiego rozdziału yy, te fragmenty, któreśmy już rozważali, yy, dziewiąty po jedenasty wiersz przeczytam, Przypom dla, przypominając nam. Tak utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najpierw Żyda potem Greka. Y, a chwała i cześć i pokój każdemu, kto czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem Grekowi. Y. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Zwróćmy uwagę, będzie ktoś robił dobrze, obojętnie czy to będzie żyd czy grek, będzie pozytywnie oceniony przez Boga. Będzie ktoś czynił źle, obojętnie czy to jest grek czy żyd, będzie negatywnie oceniony. U Boga nie ma względu na osobę. Zatem uświadamia Paweł w tym dalszym fragmencie, w dalszym tekście, dziesiątym, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Znowuż cytuję Psalm 53. To, co już wcześniej powiedziałem, że podziwiam Pawła, mającego niesamowitą wiedzę biblijną, umiejętności o przypomnienia, Fragmentów pism Starego Przymierza, w tym wypadku są to psalmy, które wkomponowują się w nauczanie, które Paweł uczy o sądzie Bożym, o grzechu, a później jeszcze też o odpuszczeniu i o pojednaniu człowieka z Bogiem. Przeczytam 53 rozdział. Dosyć znane teksty. Głupi rzek w sercu swoim nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. Wszyscy, od... Wszyscy odstąpili, wspólnie się sprugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi słowo Boże. Kochani, chciałbym tutaj wskazać nam wszystkim na te zasadnicze, podstawowe prawdy Pisma Świętego, jak gdyby definicję o człowieku upadłym od czasu Edenu nie ma sprawiedliwego ani jednego. Czy to będzie Żyd czy Grek? Każdy w swoim życiu popełnił jakieś zło, a dlatego już musi się sobie uświadomić, że potrzebuje odkupienia. I za chwilę jeszcze o tym będziemy mówić. Ale Paweł kontynuując od 11 wiersza, w zasadzie cytuje, gdybyśmy tu chcieli przytoczyć teraz, moglibyśmy czytać, czytać różne psalmy, które Paweł cytuje w tych fragmentach. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoją knują zdradę. Jad brzmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. To, co przeczytaliśmy, Paweł nie rozdziela o kim pisze. Pisze o ludziach. Pisze o tych, którzy w swoim życiu postępują niegodziwie wobec Boga. Nie ma bojaźni przed oczyma ich. Dlatego też w dzisiejszym dniu, gdy czytamy te słowa, niech przyjdzie na nas zaduma nad różnymi chwilami naszego życia. Czy czasami w pewnych okresach życia naszego, w pewnych fragmentach, brak nam bojaźni Bożej, drogi pokoju nie poznaliśmy, za nami spustoszenie i nędza, usta pełne przekleństwa, gorzkości? Oby słowa, które cytuje apostoł Paweł, nie były naszym udziałem. A jednocześnie te fragmenty pisane są do nas wszystkich, aby nas pouczyć, że jest coś złego w życiu człowieka, co musi być zmienione. Dlatego też Paweł, kontynuując, dalej mówi tak. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał Sądowi Bożemu. Gdy zaczynamy czytać ten tekst 19, to wydaje nam się w pierwszym momencie, że pisze przecież do Żydów? A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte. Ale kontekst tego właśnie yy, tekstu nam podaje, i aby świat cały podlegał Sądowi Bożemu. Jak może? Być sądzony, jak nie jest świadomy grzechu. Ale tu przypominam, cośmy na początku powiedzieli. I dzisiaj i w poprzednich wykładach. Czytaliśmy, że Żyd ma ten, miał ten przywilej, że im zwierzone zostały wyrocznie Boże. Bóg dał Żydom prawo Boże. Aby cały świat zobaczył błogosławieństwo Żyda który miał żyć według prawa i Bóg spuszczał miał spuszczać na niego deszcz błogosławieństw. Wiemy, że już w momencie gdy prawo Boże było nadane, kiedy Mojżesz schodził z góry, zobaczył, że ulali sobie cielca. I wtedy tam Pan Bóg się bardzo rozgniewał i powiedział pewną ważną rzecz. Naród to twardego karku Chciał go wygubić, jednak potem tak nie uczynił. Powiedzieliśmy już w poprzednim wykładzie, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. Co więcej, już czytaliśmy w tym liście do Rzymian ważną rzecz, że Bóg wpisał prawa Boże w serca pogan wszystkich ludzi na ziemi. I oni od początku wiedzieli, co dobra, co złe. Dlatego też napisane jest tutaj, że z uczynków, dwudziesty wiersz mówi, dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Dlaczego? Bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Bo nie ma człowieka, który by doskonale wypełnił prawo Boże. Czy to było niemożliwe? Okazuje się, że było możliwe. Pan Jezus, gdy przyszedł na tą ziemię, gdy zarzucano mu różne grzechy i próbowano mu znaleźć różne grzechy, to w końcu nie znaleziono. I trzeba było podstępu fałszywych świadków, żeby go oskarżyć na śmierć męczeńską. On jeden, jedyny jako człowiek pokazał całemu światu i ludzkości przeszłej i przyszłej, że można było żyć według Bożego Prawa. Że to nie była utopia Boża, że to nie był jakiś zmyślony sens, który Bóg nadał człowiekowi, że tak można było żyć. Ale tak się nie stało. Dlatego to, co Zakon jedynie mógł od momentu Grzechu w Edenie robić i robił, to Zakon dawał poznanie Grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Czekałbym tutaj jeszcze raz, abyśmy ten tekst przeczytali. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Zwróćcie uwagę. Niezależnie to od zakonu, a jednak. Zakon o tym świadczył. Jak zakon świadczył o tej niezależnej od zakonu sprawiedliwości Bożej, która miała przyjść? Oto okazuje się, zakon Boży w swoim podzieleniu był, yy, miał kilka segmentów. A więc podstawową rzeczą to był zakon Bożych Przykazań i Praw Bożych, które mówił, co należy czynić, a czego nie wolno czynić. Ale dlatego, żeby przeszłe pokolenia, te poprzednie przed Chrystusem, które żyły w określonych warunkach, sytuacjach swego życia, zdarzały im się grzechy, aby w sumieniu mogli odchodzić w spokoju, z nadzieją, dał im dodany zakon, nazywamy go różnie: cieniowy, ceremonialny, zakon ofiar, różnie go nazywamy. Chodzi o cały zespół czynności związanych ze świątynią, z kapłaństwem, z ofiarami składanymi, z pokarmami spożywanymi tam przy tej okazji, z obmywaniami, które tam się miały dziać, po to, aby w dawniejszych wiekach Żyd czy prozelita, który przychodził do narodu żydowskiego i z nimi żył, yy, mógł w sumieniu odchodzić uspokojony i bardzo szczegółowo tą kwestię Paweł Apostoł ten sam Paweł wyjaśnia w liście do Hebrajczyków do Żydów. I pokazuje, że ten cieniowy zakon miał niesamowitą ważną sprawę do załatwienia dla każdego człowieka w tamtym czasie, ale on nie był doskonały i nie mógł zgładzić grzechu człowieka. Co się działo? Oczyszczał tylko sumienia. Sumienia ludzi którzy odchodzili, umierali. Tych, którzy wyznawali grzechy, ale tak jak Paweł pisze, nigdy nie mógł doprowadzić ich do doskonałości. Nie było to możliwe. Krew Wołów i Cielców nie mogła i zgładzić grzechów ich. Dlatego też Paweł pisze, a teraz niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakony i prorocy, bo ta sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Nie ma różnicy na Żyda, Greka. Każdy zgrzeszył i wymagał łaski. I oczekiwał może łaski. Może nie każdy oczekiwał, ale wielu oczekiwało. Dlatego też gdy czytamy ten fragment, jeszcze raz przeczytam te teksty, A teraz, ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakony prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Bardzo ważny tekst. Dla wszystkich pokoleń przed Chrystusem. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to. Że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Kochani, znamy taki tekst, o którym jest, który będziemy jeszcze rozważać. On jest zapisany w liście też do Rzymian, w szóstym rozdziale. Jego pierwszą część zacytuję: Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I to była Boża prawda. Boży sąd wypowiedziany od początku, dnia którego spożyjesz, śmiercią umrzesz. Adam od razu nie umarł, ale przyszedł moment, w którym se uświadomił, że już niestety żyć nie będzie wiecznie. A uświadomił sobie to chyba wtedy w bardzo gorzki sposób, gdy jeden syn zabił drugiego syna. Tragedia w rodzinie nastała. I wtedy chyba Adam z Ewą sobie uświadomili, co tak naprawdę Zdarzyło się i co uczynili w Edenie. Być może bardzo żałowali, może im było bardzo trudno, trudno nam to dzisiaj ocenić. Ale musimy sobie uświadomić, że Boże wyroki są niezmienne. Zapłatą za grzech jest śmierć. A tutaj mówi, że Bóg ustanowił jako ofiarę przepłagalną przez chlew Jego, czyli Chrystusa, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Sprawiedliwy i usprawiedliwiający, bo Bóg jest niezmienny. Jeśli powiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć, to swego zdania nie zmienił. Bóg postanowił, że będzie zapłacona, zapłacony za grzech będzie zapłacona śmiercią. Ale w swej wielkiej dobroci. W swym przemyślnym planie, jak to określamy, zbawienia, sprawił coś, co wykraczało poza wyobraźnię ludzką. Oto posyła kogoś niewinnego, aby żył w, tutaj w ciele ludzkim, aby osiągnął dojrzałość, aby przeżył te 33 lata bez grzechu. Wyobrażacie to sobie? 33 lata bez grzechu. My mamy trudność czasami jeden dzień, według listu Jakuba, że język jest takim małym narządem człowieka, ale jakże wiele szkody wyrządza. My mamy problem jeden dzień, nieraz. A Pan Jezus 33 lata żył bez grzechu. To znaczy nie mówił nic? No nie, czytamy Ewangelię. Mówił i to nieraz stanowczo. Zawsze mówił prawdę. Zawsze mówił to, co ojciec mu powiedział, że jest prawdą. Zawsze był nośnikiem dobroci. Zawsze był nośnikiem również objawienia Bożego dla ludzi krnąbrnych nieraz. I nieraz surowo mówił z tymi, którzy byli świadomi bożych praw. Dlatego też dzisiaj, gdy czytamy te dwa zwroty. Był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym, to tego, który wierzy w Jezusa, to powinniśmy z wielkim pokłonem przyjść przed tron naszego Boga, Ojca naszego. Bo On nie zmienił zdania, ale znalazł sposób na ratunek, ale musiał bardzo też dużo poświęcić. I poświęcił swego Syna na ofiarę. Dlatego Paweł apostoł pisze tak. Gdzież więc jest chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Przez zakon wiary. Wprowadza pewien termin nawet Paweł. Zakon wiary. Wiara i miłosierdzie Boże wykracza poza sąd Boży. Czy to znaczy, że niweluje sąd Boży? Oj, tu musimy być ostrożni. To jest napisane: Kto wyzna, że Jezus jest Panem, ten będzie zbawiony. Co to znaczy wyznać, że Jezus jest Panem? To znaczy, że on wziął grzechy twoje i moje na siebie, by umierając, dokonać zgładzenia tych grzechów, przelać swoją krew, a bez przelania krwi nie ma zgładzenia grzechów. Tak pisze Słowo Boże. I pozostała nam wielka nadzieja, gdyby go zbudził z martwych. Drodzy przyjaciele, drodzy słuchacze. Pytanie, które Paweł później zadaje, jest takie: Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie Pogan także? Tak jest. I Pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie. Zakon utwierdzamy. Tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ten wiersz 30, ale on jest złączony z tym 29. Czy Bóg jest Bogiem Żydów, czy nie pogań także? Tak jest i pogan. Albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Na podstawie wiary i przez wiarę. Czy jest różnica? Komentatorzy różne tu zdania mają. Niektórzy mówią, to jest to samo. Niektórzy twierdzą, no jednak pewne różnice są. Myślę, że możemy tutaj sami snuć jakieś przypuszczenia, dlaczego Paweł użył jak gdyby troszeczkę odmiennego sformułowania Przez na podstawie wiary i przez wiarę. Mi osobiście, dlatego że czwarty rozdział, który będziemy rozważać, będzie mówił o przykładzie Abrahama, mi osobiście jakoś nasuwa się tutaj myśl, że ci, którzy, których usprawiedliwił jako obrzezanych na podstawie wiary, myślę, że zwraca uwagę tu właśnie na wiarę Abrahama, ich praojca. Że uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku sprawiedliwości. A nie obrzezanych przez wiarę. Nieobrzezani może później się dowiadują o Abrahamie, o ojcu wiary, ale tak naprawdę muszą przyjąć. Syna Bożego, potomka Abrahama, aby wierząc i mając nadzieję, że On wziął ich również grzechy na krzyż Golgoty, mieć świadomość, że On zapłacił dług, który myśmy byli winni zapłacić. A więc obrzezanych przez wiarę. Pytanie, które zadaję postopowo na końcu, jest w moim przekonaniu bardzo istotne. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Bo można pomyśleć, jest tylko zakon wiary. Ten zakon Boży tutaj w zasadzie nie jest nam do niczego potrzebny. Już kiedyś powiedziałem na początku, przy pierwszym wykładzie. Po co łaska, jak nie ma zakonu? Jeżeli nie ma przestąpienia prawa Bożego. To nie, nie potrzebujemy łaski. Jeżeli zakon nas nie obowiązuje, nie potrzebujemy łaski, bo nie ma grzechu. Grzech jest wtedy, gdy prawo funkcjonuje. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wielki Apostoł naucza. Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Kochani, kończąc dzisiejsze nasze spotkanie. Chciałbym nam powiedzieć, że nasze życie, gdy przyjmiemy Jezusa Chrystusa, to powinniśmy w uświęceniu żyć według woli Bożej i o tym jeszcze będziemy mówić w kolejnych rozdziałach. Ale to uświęcenie musi być oparte na Bożych zasadach. Ale to wszystko musi mieścić się w jednym podstawowym. Haśle Bożym, które przekazał człowiekowi słuchaj Izraelu, Pan jeden jest, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli motywacji nie znajdziemy w miłości, to tak podobnie jak w małżeństwie, jeżeli motywacji do dobrych czynów dla żony, dla dzieci nie znajdziemy w miłości, to próżno szukać tam harmonii i dobrych chwil w takiej rodzinie. Tak podobnie jest z Bogiem. Dlatego też chcę nas zaprosić wszystkich na kolejny wykład czwartego rozdziału, a rozpoczniemy ten rozdział właśnie od przykładu Abrahama. Potężny przykład wierności Bogu, słuchania Boża, Boga i świadomości tego człowieka. Jakżeż dla nas to piękny przykład wiary Abrahama. Niech dobry Bóg Was pobłogosławi. Amen.